Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny program Bliżej Boga. Dzisiaj jesteśmy tutaj na placu katedralnym przed wejściem do kościoła. Chcielibyśmy dzisiaj spotkać na drodze ludzi, chcielibyśmy w ogóle porozmawiać, myślę, o bardzo ważnym momencie, który i przed nami, ale który jeszcze w tej chwili przeżywamy. Jeśli zajrzeć do Księgi Pisma Świętego, zajrzeć do Księgi Koheleta, czytamy tam bardzo piękne słowa. Wszystko ma swój czas. Jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem, i na ziemi, można by rzeczywiście dodać. I moi drodzy, rzeczywiście, ten czas, który w tej chwili w świecie nazywamy, to czas wspaniały, to czas karnawału, to czas radości, ale to też przed nami 40 dni zadumy, 40 dni Wielkiego Postu. To wszystko, co towarzyszy teraz tym dniom w świecie, to zabawa. Wszystko ma swój czas, mówił Kohelet. I my też, chrześcijanie, powinniśmy rzeczywiście o tym dobrze wiedzieć. Teraz czas ostatnich dni zabawy, radości, ale później, od Środy Popielcowej, to będzie czas wielkiej, wielkiej zadumy. Wielki post, pokuta, poszczenie, czas rekolekcji, czas refleksji. W ogóle bardzo, bardzo to rzeczywiście głęboki, głęboki okres. Moi drodzy, czym w świecie dla chrześcijanina jest czas radości? Jest na pewno tym takim przeżywaniem spotkania z drugim człowiekiem, ale też zobaczenia lepiej siebie, i nade wszystko zobaczenia Boga. Bo mówimy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, ale też wszystko, co posiadamy, jest trudem naszej pracy, ale jest nade wszystko łaską i darem Boga. I chcielibyśmy właśnie dzisiaj o tym wszystkim sobie porozmawiać. Wszystko bliżej Boga, wszystko prowadzi do Boga, nade wszystko to, co jest dobre. Tutaj drzwi prowadzą na spotkanie z liturgią, z Eucharystią. Ale z tych drzwi też wychodzimy, idziemy w życie, idziemy w świat, idziemy na nasze ulice, wracamy do naszych zajęć. Może za chwilkę spotkamy ludzi, którzy dzisiaj właśnie też przygotowują się do tych ostatnich dni radości i świętowania. Niech to wszystko będzie dla nas jakąś wspaniałą okazją pokazania naszej codzienności, religijności, naszego życia. A zatem pójdźmy i spotkajmy się z ludźmi, porozmawiajmy o tym wszystkim, co nam dzisiaj towarzyszy. Mówiliśmy o tym, że rzeczywiście wszystko, co ludzkie, nie jest nam obce. Przed nami są dni Wielkiego Postu, ale dzisiaj jest bardzo szczególny dzień, bo to w tradycji nazywany Tłusty Czwartek. Ze mną cukiernik, pan Mirek. Witam, panie Mirku, bardzo serdecznie. Również bardzo miło, witam wszystkich. Proszę państwa, jeśli tutaj oko kamery może dzisiaj zajrzeć, ja chciałbym zapytać, co się to tutaj właściwie dzieje? Panie Mirku, co to dzisiaj tutaj jest? Dzisiaj prowadzimy taką małą wojnę, to znaczy walczymy z pączkami już, powiedzmy, od 8 wieczora poprzedniego dnia. Dnia wczorajszego. I końca nie widać. I końca nie widać, bo rzeczywiście kolejka jest ogromna. My ją za chwilkę pokażę. Że podałamy, ale wygląda na to, że raczej chyba nam nie idzie za bardzo, bo kolejka nie maleje, z czego się bardzo cieszymy. Ale co to w ogóle, panie Mirku, ten pączek? Co to w ogóle ten pączek? Różnie to mówimy. Pampuch, mówimy krepel na Śląsku. W ogóle co to takiego? Jest to produkt cukierniczy z ciasta drożdżowego, który finalnie jest smażony na smalcu. Nadziewany jest w zależności od gustów, ale najczęściej marmolada, najlepiej z różą, z syropem z dzikiej róży. Może być z inną marmoladą, z powidłami, z makiem, z bitą śmietaną, wziąłem z adwokatem. Tutaj jest bardzo duży zakres w zależności od gustów.
co to w ogóle, no, żeby ten pączek tam za chwilkę trafił i żebyśmy my go mogli ze smakiem zjeść i później mieć okazję również cieszyć się właśnie tym wszystkim, co ten smak nam przynosi, by go zapamiętać na Wielki Post, bo to naprawdę może dzisiaj już nie tak mocno przeżywane, ale kiedyś to nawet gospodynie garki myły, żeby tam żadnego tłuszczu nie było, bo to był naprawdę wielki, wielki post. Za nami się tutaj coś dzieje. Może by coś nam tutaj na ten temat właśnie powiedzieć. Co w tej chwili tutaj przygotowują i szykują? Tutaj dzielimy na 30 części gotowe, jak my to nazywamy presy, tak zwane inaczej bochenki, i ręcznie kulamy lub wyrabiamy na kulki surowe pączki, które następnie idą do komory rozrostu, a następnie będą smażone na smalcu wieprzowym. Później są nadziewane u nas nadzieniem marmoladowym z dodatkiem płatków dzikiej róży. Uważam, że te pączki z różą są najlepsze. No oczywiście. Najbardziej cenione przez klientów, a oni decydują tutaj, z czym my mamy je robić. Może jakbyśmy jeszcze mogli tak troszeczkę się przemieścić i gdzieś tam jeszcze zajrzeć do tego najważniejszego momentu, kiedy tam właśnie te pączki się pieką i pan by jeszcze nam tam coś powiedział, to byłoby nam bardzo, bardzo miło. To pójdźmy może i tam spróbujmy zajrzeć. Jesteśmy w tym bardzo ważnym miejscu, bo ja przynajmniej tak sobie to jako laik wyobrażam, że to jest właśnie teraz to miejsce, gdzie tutaj właśnie powstają już gotowe pączki. I co teraz tutaj się, panie Mirku, dzieje? Smażą się na gotowo, to znaczy będą już za chwilę gotowe do spożycia. A wykończenie to już jest sprawa indywidualna. To znaczy jaka glazura, czy posypka, czy to ma być lukier, jakie nadzienie. My akurat nabijamy tutaj, jest maszynka, która po usmażeniu nabija nam gotową marmoladą z różą, którą przygotowujemy dużo wcześniej. Tam teraz wszystko się ładnie przewracało, tak? I teraz, bo wiem, że ktoś mi też mówił, że dobry pączek to ten pączek, który ma taki biały kołnierzyk. Właśnie, właśnie. Świadczy o tym, że jest ciasto dobrze wykonane i ma odpowiednią konsystencję. Jest zrobione z dobrych produktów, czyli głównie mąka. No i po prostu tutaj widać, bo to już lata praktyki, że akurat te pączki są tutaj z białymi kołnierzykami, czyli są udane. No bardzo, bardzo się cieszymy, że się to udało. Tam był taki bardzo fajny moment, kiedy właśnie ten pączek się tak wspaniale, wspaniale właśnie obrócił, przewrócił i to jest chyba ten taki bardzo, bardzo ważny moment. Ja bym chętnie popróbował to przewracać, ale ja może zostanę na tym, że będę tylko próbował ten całkowicie końcowy efekt, czyli jak to wszystko smakuje. Bardzo serdecznie zapraszam, na pewno będzie okazja, że ksiądz proboszcz będzie miał tutaj okazję przyjść, się spróbować, zmierzyć. Bardzo dziękujemy, panie Mirku. My już się stąd gubimy. Dziękujemy, żeśmy mogli tu wejść, bo ja wiem, że naprawdę no, to nie jest wszystko takie proste, małe zamieszanie. Myśmy też taką małą bitwę o to musieli stoczyć, ale myślę, że już to wszystko będzie piękne, a widzowie i gliwiczanie będą mieli właśnie okazję, no, żeby jakoś tak dosłownej kuchni zobaczyć, jak to wszystko się dzieje. To ja bardzo dziękuję, że ksiądz proboszcz mimo natłoku obowiązków raczył nas dzisiaj tutaj przyjść i swoją obecnością tutaj nas troszeczkę uradować. Szczególny dzień i szczególne miejsce. Oczywiście dzisiaj takich miejsc jest bardzo dużo. One też są nawet w naszych domach, bo przecież nie ujmując nic naszym gospodyniom, potrafią naprawdę przygotować te ostatnie dni karnawału i ten dzień, jakim jest Wielki Czwartek, bardzo uroczyście. Ale moi drodzy, to co za nami, to co właśnie też jest obrazem tej kolejki, jakoś mocno wpisuje się również w życie Kościoła. No bo kiedyś kolejki kojarzyły nam się w dawnych czasach, że staliśmy za czymś. Wręcz nawet wiemy, że poeta stawał przy ludziach i mówił, za czym kolejka ta stoi. Wymieniał później. No dzisiaj wiemy, za czym ta kolejka tam stoi. Choć ja jako kapłan też wiem, że przed nami czas Wielkiego Postu i również kolejki do konfesjonału, do sakramentu pokuty. Ale dzisiaj ta jest kolejką
troski o nasze ciało. I dobrze, już wspomnieliśmy, że jesteśmy istotami cielesno-duchowymi. I rzeczywiście to nasze ciało w tych ostatnich dniach również chce się bawić, chce się radować. Starożytny Rzym to właśnie początki tego właśnie dnia, tłustego czwartku, świętował, bo kończyła się zima. No u nas jeszcze się właściwie nie zaczęła, a już prawie, że się kończy. Ale wiemy też, że w tym czasie od XVII-XVIII wieku ta tradycja właśnie zapustów, ta tradycja szczególnego takiego wykorzystania tego czasu, no jest bardzo głęboka i wielka. To ważne, by umieć cieszyć się z cieszącymi, a później też być poważnym z tymi, którzy powagę tego czasu chcą przeżywać. Rozpoczęliśmy od słów Koheleta, wielkiego, wspaniałego proroka Starego Testamentu, mędrca. On rzeczywiście wiedział, że wszystko ma swój czas i chciejmy bardzo dobrze przeżywać jedno i drugie. To nas naprawdę zbliża do Boga, do wiary, do pobożności. Niech ta kolejka będzie właśnie też takim obrazem tego wszystkiego, co może uświadomi wielką troskę o nasze ciała, o świętowanie, ale też i później o nasze dusze. Wiemy z przykazania kościelnego, że przynajmniej raz w roku winniśmy właśnie spotkać się w Eucharystii, to jest to minimum, i przeżyć godny i dobry sakrament pokuty. Życzę Państwu wspaniałych jeszcze chwil, właśnie tych chwil, ostatnich chwil karnawału, ale również życzę wspaniałego i głębokiego przeżycia czasu Wielkiego Postu. Niech jedno i drugie będzie dla nas wielkie i wspaniałe. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za tych, których na tej drodze dzisiaj spotkaliśmy, szczególnie tam właśnie w kuchni.